o godzinie 17. Ruszamy z Rynku Wesoła. Tam pierwszy się spotkamy, pokolędujemy przez chwilkę, rozdajemy takie ulotki z kodami QR do śpiewników, które są do pobrania. Pozytywna energia i przede wszystkim mega pozytywna energia mieszkańców mojej dzielnicy Wesoła w Mysłowicach, gdzie mnóstwo ludzi się włączyło, mnóstwo ludzi się zaangażowało. To jest super takie pospolite ruszenie i mamy świetne przeżycie. Mamy tak, coś takiego, co nas wszystkich tam scala, łączy. Pozytywne emocje. Też dużo gdzieś tam dobrego, które możemy przy okazji też wszystkich zmobilizować, żeby ta zbiórka, bo jest 40 wolontariuszy, którzy będą chodzili z puszkami. Zbieramy dla domu dziecka. 120 takich podświetlanych gwiazd LED, głośniki. Przemarsz zespół. W związku z faktem, że dzieci łącznie mamy 28 miejsc i mniej więcej tyle zazwyczaj tych dzieci u nas się znajduje, ponieważ mamy dwie placówki, czyli ten dom imienia ojca Pio, ale mamy też dom Ewy. Dzieciom wszystko, tak? To jest jak dom. Więc musimy zapewnić im wszystko od tych najbardziej prozaicznych rzeczy, czyli jedzenia, ubioru i spania, miejsca takiego do nauki i odpoczynku, poprzez nawet takie właśnie rzeczy jak wypoczynek, coś wyjątkowego, jakaś organizacja, jakieś wycieczki, jakieś kolonie, spotkania. Dzieci już też zgłaszały mi, że chciałyby jechać do Warszawy na kilkudniową wycieczkę, czy jest taka możliwość, więc akurat jakby sama ta zbiórka tych środków też gdzieś tam otwiera tą drogę, że będzie to możliwe. To jest ten przepiękny czas, dla mnie najpiękniejszy, bo przypomina mi moje dziecięce, rodzinne lata, kiedy zawsze wspólnie kolędowaliśmy, kiedy razem z rodziną chodziliśmy od domu do domu i śpiewaliśmy, kiedy siedzieliśmy przy rodzinnym stole. To jest niezwykle ważne. To kolędowane wspólnie zanika, dlatego tak bardzo się cieszę i w ogóle sama się zgłosiłam natychmiast na ochotnika, jak Marcin opowiedział mi o tym wspólnym kolędowaniu, jego pomyśle w Mysłowicach, kiedy to rok temu było, on mi to pokazał na YouTubie, on mówi, jejku, to idę. No to na koncert. Mówię, nie, ja chcę iść w tym pochodzie. Ja chcę iść razem, maszerować, razem z wami, śpiewać z ludźmi, bo to jest coś najpiękniejszego.